Hello, welcome back to my channel. You like lonely man. Without me, you not like everyone. That's he's why I choose you. Dzisiejszy dzień jest tak jakby dniem bardzo wyjątkowym i szczególnym, bo kolejny taki będzie za 10 lat. A że ten czas tak szybko leci, to w sumie za niedługo, ale to i tak wciąż 10 lat, więc nie wiem co myśleć w sumie, ale w każdym razie idę dzisiaj wyrabiać nowy paszport. W końcu zrobię aktualizację tego zdjęcia, na którym wyszłam jak przestraszona, zagubiona, bezbronna istota. Bo no, w sumie takim dzieckiem też byłam. Czas zrobić aktualizację. Będę teraz robić makijaż i pojadę, żeby jak najszybciej to załatwić. Ciekawa, jaka będzie kolejka. W sumie to w tych wymogach co do zdjęć to nic tam nie ma, że nie można za mocnego make-upu, ale i tak taki zrobię, bo zawsze się staram zrobić taki make-up, ale no make-up. Tak naprawdę to mój paszport jest jeszcze ważny przez rok, do maja następnego roku, ale no właśnie. Tak naprawdę to przez COVID-a, przez 2 lata po prostu nie jestem w tym miejscu, gdzie bym chciałam być, a chciałabym być w Azji. Powiem szczerze, że jest mi po prostu z każdym miesiącem coraz ciężej, bo Azja to jest to fajny rynek i naprawdę bardzo chciałam tam w końcu wyjechać na kontrakt, ale nie wiadomo kiedy Chiny się w ogóle otworzą. Ja w modelingu nie zaczynałam jakoś super wcześnie. I przez to, że na moim pierwszym kontrakcie, który odbył się w Kuala Lumpur, przez to, że wtedy właśnie wybuchł COVID, to no, nie zdążyłam po prostu zalecieć do Chin, do Korei. Żałuję, że wróciłam, bo nie wiedziałam, że tak ciężko będzie, a wprost niemożliwe by tam wrócić do Kuala Lumpur. Ale że teraz jestem w Polsce i nie wiem kiedy właśnie kolejny kontrakt, kolejny wyjazd, to no właśnie... Wykorzystam ten mój czas tutaj i zrobię ten paszport tak na zapas. Więc po prostu, gdy w końcu już znowu wszystko wróci do normy, to no, spakuję moje walizki na, mam nadzieję, bardzo długo. I faktycznie potem będę robić kontrakt za kontraktem w Azji, zamiast po prostu wracać tutaj do Polski. Taki jest mój plan. Aczkolwiek, jak życie mi pokazuje, nie można mieć planu. Albo i nawet jeżeli się go ma, to zawsze trzeba mieć plan B. Okej, mój make-up gotowy. Taki naturalny, czyli w sumie taki, jak najbardziej lubię. Muszę to zmyć. I ogarnąć moje paznokcie. W sensie, że długie to lubię, ale Boże, ten lakier. Wstyd. Sorry, jestem na urlopie. Jak będę chciała, to sobie nawet włosy pod pachami zapuszczę. Weszłam jeszcze na szybciura do sklepu tu, bo potrzebuję zeszytu. I patrzcie. W tym sklepie jest dosłownie wszystko. W Actiony teraz jestem jak coś. No i prawie bym zapomniała o słomkach do koktajli. Żółte. Żółte chyba by nam najlepsze zrobił, najlepszy kontrast. A propos tego, że ten sklep jest duży, to właśnie pani przechodziła obok i tak... Ela, po co my tu przyszły? Raz właśnie, że jak się wchodzi do aż tak dużego sklepu, to można poczuć taką dezorientację. Kurczę, no patrzcie. Z czego to jest? Z rośliny koniak. Tego chyba też nie widziałam w innych sklepie. Tego też nie widziałam nigdzie nie. No, daję radę ten Action. O ja. Do góry i jeszcze raz ten sam palec, ta sama ręka. Mm-hmm. Dziękuję. Dziękuję. I to samo z drugą ręką. Czy jest w ogóle taka opcja, że ktoś jest zadowolony ze swojego zdjęcia paszportowego? Do dowodu? Czy jest taka opcja?
Ale przynajmniej nie ma takiego wyczeszczu oczu. Przyszedł czas, by zrobić łobiut. I kompletnie nie wiem. Nie wiem co. Nie wiem, zobaczę co mam w lodówce. Nie wiem na co mam ochotę. Mam ostatnio taki problem z definiowaniem, czy wolę słodkie, czy słone. Z tego co ja się nadłam w Stambule słodkiego, to już powinna po prostu tym... Ale ta miłość do słodkiego jest na zawsze. Mimo wszystko. Kupiłam dzisiaj nowy seler, więc to jest pewne, że będzie koktajl. Taki zielony ze spiruliną. I w sumie mam też jogurt jeszcze. O, taki właśnie tutti. Więc... Spróbuję zrobić coś nowego. W sensie, jak już robię koktajl, to wezmę trochę odleję z niego. Po prostu dodam tam mąki owsiane, jedno jajko. No i będą zielone naleśniki. Okej, to może być ciekawe. No a na top dam właśnie tutti, żeby jednak trochę osłodzić. W sumie, no właśnie, zrobię dwa w jednym, i słone, i słodkie. Czyż to nie jest idealny plan? Dobra, nie ma czasu do stracenia, bo ma padać potem. A zanim to nastąpi, to chcę jeszcze iść pobiegać. Bardzo się cieszę, że mam tutaj las obok mnie, bo to jest taki kontakt z naturą. To jest po prostu dla mnie taki rodzaj takiego resetu w ciągu dnia, relaksu. Przygotowałam sobie tutaj wszystkie składniki, żeby o niczym nie zapomnieć. No i do tego koktajlu daję seler naciowy, jabłko, pomarańcze. I tutaj mam taki proszek, mieszanikę od Nature's Finest, Beta Metabolism. Wiem, że schudnę od tego, ale ma fajny skład, bo ma liście lucerny, białko konopne, zieloną herbatę, imbir, cynamon i guaranę. Więc dodam tutaj jedną łyżeczkę. Dodam też białko konopne od Nature's Finest również i również jedną łyżeczkę. Potem świeżo zmielone nasiona lnu, też jedną łyżeczkę. I młody jęczmień z takiego nie do końca apetycznego opakowania, ale dobra, jedną łyżeczkę. I w końcu przyszedł czas na tą spirulinę. Patrzcie, jaki intensywny kolor i tak też intensywnie barwi. I dodam 1,5 łyżeczki. No i dodam też jeszcze trochę cytryny i żurawinę, by tak jednak trochę podkręcić i podsłodzić ten smak. Lubię właśnie dodawać do koktajli. I mleko owsiane. I tutaj akurat sobie odmierzę. Tak, 150 ml. Przy okazji zrobiłam sobie materiały, żeby skleić tam jakąś rolkę. No i wszystko miksuję. I konsystencja najbardziej mi odpowiada, gdy jest taka gęstawa. I tu właśnie, gdy jest tak nie do końca zmielone, tak jak widzicie, gdy ta żurawina jest w kawałkach. Koktajl wyszedł przepysznie, bo dodałam tam i jabłka, i pomarańcze, więc on był taki jednak, ale widzieliście te pozostałe składniki, on był taki warzywny, ale jednak miał taki delikatny posmak takiej słodkości. No a reszta, co zostało, to właśnie tutaj daję do miski i tak jak mówiłam właśnie, muszę zmielić teraz płatki owsiane. Żeby uzyskać taką konsystencję, że się z tego coś sklei, to dodałam 100 gram. One też nie były jakoś specjalnie drobno zmielone. I jedno jajko. A i dałam jeszcze trochę oliwy z oliwek, licząc na to, że się nie przyklei tak bardzo. Po prostu już wiem z doświadczenia z naleśnikami, że takie ciasto się przykleja. Więc dlatego użyłam gofrownicy. Bo to jest duże ułatwienie z tym przewracaniem i tak dalej. Tutaj po prostu zamknę, otworzę sobie za jakiś czas i już gotowe. A z naleśnikami to trochę więcej wysiłku to wymaga. Oj, no i tutaj właśnie to, o czym mówiłam. Tak, właśnie się to przykleja, rozlatuje. Dlatego właśnie zmieszam temperaturę i poczekałam jeszcze dłużej. I tutaj już fajnie się właśnie ustabilizowało, przy czym też przy wyciąganiu musiałam być ostrożna. Przez to, że mi się już dłużej czego nie chciało, ale na pewno gdybym trochę dłużej poczekała, to by było perfekto. Bo ten drugi właśnie się fajnie odkleił bezproblemowo. Byłoby właśnie chwilę dłużej, zanim nałożyłam tamtego. No i teraz dodaję właśnie tego tutti. I dodałam też na to żurawinę. Mam ostatnią fazę na żurawinę, jak widać w sumie. To jest tak pyszne, taka pychota. Ten przepis będę wykonywać często teraz.
Jeszcze tu mi trochę koktajlu zostało. Muszę przyznać, że też super połączenie jest i żurawiny, i borówek, i jeszcze dodatkowo tego jogurtu. Wszystko się fajnie razem komponuje. Sprawdziłam pogodę i ma zaraz spadać, więc po prostu potem daję drugie pół i też nie chcę biegać, gdy jestem taka pełna. Będę sobie biegać i cały czas będę miała w głowie, że tu takie pyszności na mnie czekają. To mi doda motywacji. Jestem takim kawoszem, słuchajcie, uwielbiam, ale staram się ograniczać, bo mam trochę problemem ze snem. A kto wie, może akurat tak mnie kopnie, że odpaliłam teraz laptopa i będę teraz ogarniać książki, które chcę zamówić. Muszę zrobić trochę selekcję, bo wybrałam tak dużo, że ja no jestem zupełnie na inny temat i muszę po prostu się określić, muszę określić teraz priorytety. Bo u mnie czytanie książki to jest czasochłonne, na przykład interesują mnie książki dotyczące rozwoju osobistego, ale wiecie, czytając to, to nie są książki tak jak przygodowe, bo książki przygodowe na przykład w moim przypadku dużo szybciej się czyta, a książki rozwojowe to trzeba tak, wiecie, skoncentrować się, czasami muszę przeczytać coś jeszcze raz, albo czasami po prostu nad czym się zastanowię. A muszę też zamówić nowe suplementy, bo już właśnie w Stambule byłam na wyczerpaniu. Suplementy typu witamina D, to jest must have. Witam Was ponownie, tylko że teraz o innej porze. I tak jak mówiłam, trochę mi zejdzie przy tym. Wszystko dlatego, że jest właśnie duży wybór. Niestety, niestety, ja zawsze po prostu dołożę wszelkich starań, żeby wybrać to, co mi najbardziej odpowiada, żeby dokonać jak najlepszego wyboru. Więc właśnie niestety dla tego najlepszego wyboru, a niestety dla czasu, który jednak jest w to włożony. Ale jest to okej, jak najbardziej, bo miałam dzisiaj dzień wolny i cieszę się, bo stworzyłam taką bazę leków, suplementów. W sensie już wiem, co mam kupić następnymi razami. Z tą bazą, którą stworzyłam dzisiaj, już muszę przestać. Już nie mogę niczego więcej dokładać, bo to za dużo, to niezdrowo i to nawet właśnie dotyczy się witamin, więc muszę sobie o tym przypominać i pamiętać. A teraz przy okazji już kupując, zrobiłam sobie taki zapas, że jednak na jakiś czas mam spokój. Z książkami też mi się udało ogarnąć. Zamówiłam teraz 4. Wiem, które zamówić potem jako kolejne. No a teraz idę zjeść płatki z mlekiem, wziąć prysznic i spać. A Wam bardzo dziękuję za zobaczenie tego wideo i do zobaczenia w kolejnym. Bye!